mi się nie podoba mężczyzna drwalopodobny, bo ja lubię prawdziwych drwali. A to jest jakby, no to jest oczywiście klisza kultury masowej, absolutnie sztuczna, zrobiona i nie ma nic wspólnego z prawdziwą męskością. Ale wiem, skąd to się wszystko wywodzi i mogę ci opowiedzieć całą historię tych wszystkich przemian. Natomiast nie podoba mi się to i prawdopodobnie, kiedy właśnie prawdziwi drwale zaczynają mieć pierwsze żyletki i się golić, to na salony zaczynają wtedy wchodzić brody. Ale niepotrzebnie wrzucacie jakby Menela do drwali, bo troszkę go tym też szufladkujecie. Ja uważam, że on jest w ogóle bardzo potrzebny, bo jest za mało blogerów, facetów. Za mało w ogóle jest nawet męskiej mody na pokazach. No zawsze są to jakieś 2-3 odsłony. Takich Meneli, bo niektórzy myślą, że ja będę zazdrosny o niego, ale takich Meneli powinno być 10 i wszystkie by się zmieściły na ściankach. To nie jest tak, że on ma coś takiego właśnie zadziornego, jak w tej nazwie, ekskluzywny, ale Menel. Ale to nie jest drwal, bo drwal to jest coś takiego, co jakby masz dokładny przepis, jak to zrobić. Że musisz mieć taką a taką koszulę tej firmy, w takim a takim barbershopie zrobioną brodę, takim woskiem nawoskowane, wiesz. To jest wszystko jakby ty nic tu nie musisz sama wymyślać, ale to jest cały komplecik, to jest takie typowo gejowskie, bo to się też stąd wywodzi, żeby nic samemu nie musieć wymyślać, tylko kultura masowa daje ci taki po prostu wzór i tylko kupuj, płać i będziesz, wiesz. Nic nie trzeba, wiesz. Ja dlatego nigdy nie lubiłem takich trendów, bo ja jestem indywidualistą, ja chcę pokazać, że ja sam coś wymyśliłem, a nie przejąłem, wiesz. To jest tak jak, wiesz, być Żydem, ale być Żydem cadykiem, wiesz, który nosi pejsy i wszystko. No to taki ktoś też nie wymyślił tego stylu, tylko po prostu przyjął styl grupy i to nie jest żadne jego odkrycie.